Grażyna Miesirowska, czytająca Ostre cięcie Adama Budzika. To dla Pani nowe doświadczenie? Nie, ja już kiedyś czytałam bardzo, bardzo dawno e, jakąś powieść tutaj w Radio Opole, ale. To jest nowe doświadczenie, dlatego że nigdy nie czytałam kryminału. Też uświadomiłam sobie, że nigdy nie grałam w żadnego kryminału. I to a, jest... Ale czytuje pani tak prywatnie? Zdecydowanie tak. Jak szłam do was do radia i e, przechodząc przez jezdnię e, policyjny samochód zatrzymał się z piskiem okon, o opon, to ja byłam zachwycona, ja chłopaki, idę do was. Idę do... I, I to dodatkowe <laughs> też doświadczenie pozwalające się uwiarygodnić jako lektor czy lektorka czytająca powieść kryminalną. Tak. E, a to, że akcja dzieje się w Opolu, to pomaga? Tak, dlatego że ja sobie nie muszę, zawsze jak robię rolę czy coś, czy, 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 czy tam staram sobie wyobrazić miejsce, gdzie się to dzieje. A tutaj się nie, nie muszę sobie tego wyobrażać, bo, jest, bo, bo to to znam, bo to jest moje. To jest strasznie miłe. Takie własne śmieci się tak mówię. Nie życzę też. nikomu na habrach 49, no ale, ale, ale to, jest, to jest bardzo miłe. A zna bo... pani kogoś z Habrów? Tak, moja kuzynka mieszkała na habrach, ale pytałam się jej 32, więc spokojnie. To nie, to nie tam, to tak. Nie te na czym polega trudność, jeżeli chodzi o interpretowanie tekstu na potrzeby właśnie powieści w odcinkach? No, wydaje mi się, że to jest trudne, dlatego, że jak ktoś sobie czyta książkę, to nie ma problemu z rozgraniczaniem, kto co mówi, jaka postać się odzywa. A tutaj trzeba każdej z postaci czytanej jakiś malusieńki charakter nadać, żeby się e, słuchacz mógł e, połapać, że teraz mówi ta osoba, teraz mówi ta osoba. To, to wymaga pracy. Często lektorzy takie odnoszę wrażenie, trochę za daleko idą, za wszelką cenę starają się nadać osobne brzmienie. Ja dlatego bohaterom. czasami nie mogę słuchać niektórych powieści czytanych, ale lubię słuchać, bo ja jestem słuchowcem. E, myślę, że ktoś kto czyta, powinien nadawać delikatny rys i być w tak naprawdę przeźroczystym. Mhm. E, nie, 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 nie wychodzić przed autora i nie wychodzić przed postać, ale to nie tylko w radio. W teatrze, a a, a to ma samo. pani jakiś taki ulubiony polski głos? Czytający powieści? E, Audiobooki na przykład? E, ja najbardziej lubię tych starych lubię Panią wiedziałem, że pani to powie. no. Lubię, lubię panią. Proszę mi pomóc, bo teraz wyskoczyło mi, panią Kwiatkowską, to, to są mistrzowie słowa, bo to są też mistrzowie słowa, to jest też dla mnie bardzo ważne. No, Dykcja, brzmienie, tak, emisja. Tak, tak że nie, nie zacierają, nie przecierają i nie udają, że wszystko jest takie na chilloucie, mm -hmm. tylko to jest bardzo, lubię. Po no, prostu lubię starych mistrzów. No właśnie, bo często teraz słychać, że aktorzy filmowi angażują się właśnie w tego rodzaju projekty, jak czytanie audiobooków. I to jest takie brudne czytanie. Nie lubię brudnego czytania. To tak samo, jakby e, e, brać partyturę Mozarta i stwierdzić, że no tą nutkę to sobie tak po swojemu zrobię. Myślę, że to nie, 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 nie powinno się tego robić. Też wydaje mi się, że przy, w obecnych czasach kultura słowa i tak zanika. Więc ludzie, którzy czytają, którzy m, posługują się tylko głosem w tym momencie, momencie e, powinni być kanonem dla innych, żeby pokazywać, jak to powinno wyglądać, żebyśmy nie brudzili naszego języka. Nie tylko treści, ale forma. Zdecydowanie tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.